jestem w gościnnych Rajkowach w gminie Pelplin po raz pierwszy na imprezie sportowej, jaką dzisiaj możemy obserwować. Myślę, że organizator stanął na wysokości zadania i jest ona bardzo fajnie, profesjonalnie przygotowana. Zabezpieczenie jest odpowiednie, piloci są przygotowani również dla dzieciaczków, co jest bardzo ważne, bo dla grup dzieci, które przyjeżdżają do danej miejscowości pierwszy raz, coraz więcej dzieciaków bierze udział w różnego rodzaju imprezach sportowych. Ja myślę, że od wielu lat generalnie obserwuje się taką zwiększoną fizyczną aktywność w różnych dyscyplinach sportowych, tak bym to nawet nazwała, bo przecież Nordic Walking, biegi i teraz maratony czy rajdy rowerowe. Forma przygotowywanych imprez przybiera charakter piknikowy i to jest właśnie bardzo fajne, bo mamy ofertę dla mamy i taty, ale mamy też i dla tych maluchów, które również aktywnie w ten sposób odpoczywają. Jednym słowem powiem, odciągamy od komputerów, przed telewizorów, z kanapy rodziców i fajnie się razem bawimy. Ta impreza pokazuje właśnie kierunek przygotowywanych naszych imprez. Skoro rodzinnie możemy uczestniczyć w różnych imprezach sportowych, kulturalnych, to tak one powinny być przygotowane w mojej ocenie. W tej naszej imprezie dzisiejszej bierze udział mnóstwo ludzi w ogóle z całej Polski. Chyba są łowcy śledzenia takich imprez właśnie piknikowych, gdzie można rodzinnie ten czas spędzić. To jest fajne, piękne. Gratuluję rodzicom, że chcą tak spędzać z maluchami czas i oczywiście organizatorowi, bo fajna impreza przygotowana dzisiaj, którą możemy obserwować. Zaczęliśmy o godzinie 10:00 wyścig rowerów hybrydowych. Następnie nasze ukochane dzieci na linii startu w 3 kategorie wiekowe do lat 10, potem 11, 12 i 13, 14. Widać, że naszym najmłodszym uczestnikom stres się udzielił, bo to normalne w tym wieku, że chcemy walczyć, ale to nie o to tylko chodzi. Przecież to też ma być forma zabawy i rywalizacji sportowej w takim duchu fair play. Także jak dla mnie bardzo fajnie, około 100 dzieciaczków tutaj na linii startu mety. Także zobaczymy, kto wygra, niech wygrają najlepsi. Coraz więcej zawodników, zawodniczek przyjeżdża ze swoimi żonami, partnerkami, z rodzinami, z całymi dziećmi i dla nich jest to też forma spędzenia wolnego czasu jako tak zwanej rekreacji. Tatuś, mąż wystartuje, tak? Przy okazji córka, syn, żona sobie zje coś smacznego na kociewskim stoisku, także to jest forma spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny. Dwa dystanse, 30 i 45 km. Tak zastanawiałem się, czym to tak naprawdę się różnią. To generalnie tym, ile kto ma czasu wolnego po pracy na trenowanie, bo to tak ta grupa jest podział. Wiadomo, w tej stawce na 45 km są to zawodnicy troszeczkę bardziej utytułowani, ale często pokazują to wyniki, że praktycznie czołówka z tego wyścigu mini mogłaby spokojnie walczyć w wyścigach maxi, także trudno to powiedzieć. Nastroje bojowe, bo to wewnętrzne rywalizacji pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, pomiędzy poszczególnymi klubami, to już taka trochę forma zabawy. Jest tam już dużo mniej zdecydowanie niż u dzieci.